wysoki sądzie, jaki jest stan sprawy? Oczywiście, w tle mam ten konflikt, który po części będzie wpływał na ocenę, ale pan Jerzy Walczuk dokonał ostrzału dzika. Pisał go ostrzał, w książce wejść na ognisko też pisał, czyli formalnie dopełnił wszelkich czynności związanych z polowaniem, czyli było ono legalne. Co zrobiła prokuratura? Umorzyła postępowanie, stwierdzając, że polowanie było legalne, więc nie można mówić o nielegalności pozyskania zwierzęcia. Ergo, wysoki sądzie, pozostało z kołco, szukając, że tak powiem, haków na menu klienta, stwierdzi, że może go, że tak powiem, z innej strony zahaczymy, czyli jak tutaj w tej sprawie jest, o niewłaściwą wagę. Ja prowadzę pana Walczuka już kilka spraw z tym panem, które się pozakończały, więc wiem, że ten konflikt jest, trwa i te sprawy są, że tak powiem, wysoki sądzie, płodzone co do mojego klienta. Zresztą w tym wydziale też pan Walczuk ma inną sprawę odnośnie właśnie też zarzutu ekonomicznego stawki. Tutaj, co było? Pan Walczuk, to polował, pisał do strzału. Co też jest ważne, bo strona przeciwna podnosi taki argument, bodajże z artykułem 42 regulaminu, że można, wysoki sądzie, mówić o tym, że jeśli się nie pisało w danym przed czynnościami transportowymi, to można za to pociągnąć odpowiedzialności. Ale wysoki sądzie, czy tak było? Nie, więc ten argument odpada. Pozostaje nam tylko, wysoki sądzie, kwestia taka, że mogła być niewłaściwa waga. Wiemy z akt sprawy, przede wszystkim, no wyjaśnienia oczywiście pana winnego mogą być, że tak powiem, jakby zbyt nacechowane swoją charakterystyczną linią do obrony, więc sąd może im wiarę nie dawać. Ale mamy tutaj zeznania szeregu świadków, które stwierdzili co? Ważenie dzików nader często odbywało się jak na oko, na telefon. To znaczy, na wzajemnym, który sobie nazwijmy to zaufaniu, że ja podaję pewną uwagę, koło to przyjmuje, jest płacony. Zarzut mamy, że 15 września pan miał dokonać tego przywłaszczenia. Pan Walczuk w dniu 21 września opłaca za 40 kg dzika. Kwotę 168 zł. Po dwóch miesiącach w listopadzie ta kwota wraca na jego konto. Ale jeśli byśmy mogli mówić o tym, wykroczenie, jakim jest przywłaszczenie dzika, to musimy mieć, wysoki sądzie, zamiar pana, że chciał nielegalnie tą tuszę, jak mówią moi klienci, przytulić kolokwialnie, ale to jest jakby w podtekście zamiar danej osoby. Nielegalne pozyskanie, zabranie dla siebie bez właściwej opłaty. Czy pan Walczuk cokolwiek uchylił? Waga dzika była około 400 kg, strona przeciwna twierdzi, że około 60-61-2, tak? Pan na skupieniu stwierdzi, pan Walczuk. Ale mamy zeznania świadka bezstronnego, pani Bednarczyk, o ile dobrze pamiętam, która była z panem Walczukiem, odbierała tą tuszę dzika z chłodni i co ona stwierdzi? Że faktycznie ta tusza, bo to nie dzik, tylko tusza dzika, ważyła około 40 kg, tak na oko, pija do drzwi, ale wysoki sądzie, ta pani, to jest kobieta, która też zeznała, że wielokrotnie rozbierała zwierzęta, tusze zwierząt, więc ona jakby na oko jest w stanie wyliczyć, ile coś waży. I ta waga się zgadzała w jej ocenie z tym, co było opłacone. Około 4 kg. 20 kg mięsa, w wysokim sądzie, przy rozmiarach, czy to będzie świnia, czy to będzie dzik, czy to będzie inne zwierzę, to widać. To na oko widać po prostu 20 kg różnicy. To jednak, wysoki sądzie, ktoś jest sprawny w tym, to jest w stanie to stwierdzić. I tu mamy ponad wszelką możliwość stwierdzone, że tak, waga miała tego dzika około 400 kg. Pan na skupie też stwierdził na około mniej więcej 60, bo na to dokumentów, jakikolwiek posiadamy, nie wysoki sądzie, zostały one zniszczone, więc ergo nie wiemy, czy one w ogóle istniały. Więc musimy zważyć, czy 40, czy 60, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że tak czy siak pan Jerzy Walczuk dostał pozwolenie, jak tu zeznają świadkowie, ustne przez telefon, bo to była taka praktyka, na zabranie tego zwierzęcia, tuszy tego zwierzęcia dla siebie. W tym momencie nie możemy mówić o czymś takim, żeby przypisać obwinionemu, zarzucanemu wnioskiem o ukaranie czynu.
gdyby faktycznie nie dzwonił, przyjechał po cichu, zabrał tego dzika, opłacił później, w ogóle nie opłacił, to ja rozumiem, to można by domniemywać, że jakiś miał podtekst negatywny w swoim zachowaniu. Było to nacechowane złym działaniem, ale nie w takiej sytuacji. Notabene należałoby też się odwołać w Wysokim Sądzie, to są moje twierdzenia, ale podciągnąć się można pod czy doktrynę, czy judykaturę. W swoim piśmie z dnia 8 listopada 2017 roku wskazałem, czy stanowisko pana profesora Grzegorczyka, no notabene Wysokiemu Sądowi na pewno jest znana ta osoba, bo to profesor znajszy i dość mądry, tudzież w ślad za tym też Sąd Najwyższy w 1977 roku orzekł, tu są te dwa wskazane orzeczenia i ten właśnie cytat z tegoż komentarza, gdzie mogę dla stwierdzić, że przede wszystkim Wysoki Sądzie w przypadku zwierząt łownych, Grzegorczyk pisze, przepis artykułu 119 kodeksu wykroczeń, a tu mamy ten, jest wykluczony, ponieważ zwierzęta łowne stanowią samoistny przedmiot czynów zabronionych, o których mowa w artykule 51-54 prawa łowieckiego. Prawo łowieckie w artykule 51-54 nie przewiduje czegoś takiego jak przywłaszczenie dzika poprzez zapłacenie złej kwoty, niewłaściwej wysokości. Też można by się, o czym mówiłem, na Sąd Najwyższy powołać. To już odnośnie chodzi konkretnie postaci zamiaru i czy można go w ogóle przypisać panu obwinionemu, że stronę podmiotu przywłaszczenia stanowi zamiar bezpośredni. A tutaj no nie ma tego. Nie wystarczy tu samo rozporządzenie cudzoziemców rzeczą, koniecznie jest, by sprawca chciałby go zatrzymać dla siebie lub innej osoby bez tytułu prawnego. To jest jakby konkluzja mojej całej Wysokiej Sądzie przemowy i stanowiska. Powołując się na te dwa fragmenty tegoż mojego pisma, na i doktrynę, i judykaturę, jasno należy stwierdzić, że po pierwsze nie doszło do przywłaszczenia, nadto tym bardziej doszło nawet do skłusowania. W tym momencie też nie możemy mówić o przejściu na artykuł 40, chyba tam pierwszy czy drugi, mówiąc o tym, że należało to wpisać przed czynnościami transportowymi. Ergo Wysoki Sądzie konkludując, w tym stanie sprawy jedyny wyrok, jaki może zadać w tej sprawie, jest to wyrok uniewinniający. I o taki też Wysoki Sądzie wnoszę. Dziękuję. Dziękuję. Sąd postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku w sprawie do dnia 11 marca 2019 roku do godziny 15. Informuję, że stawiennictwo na ogłoszenie wyroku nie jest obowiązkowe. To jest poniedziałek. Tak jest. Nie stawił się zawiadomienie prawidłowe. I oskarżyciel publiczny nie stawił się zawiadomienie prawidłowe. Stawił się za to przedstawiciel mediów, redaktor pan Stanisław Pawluk. Proszę wstać, będę ogłaszać wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 roku, wydany w sprawie 2W 353/17. Sąd rejonowy we Włodawie w drugim wydziale karnym w składzie jak w dniu 25 lutego 2019 roku po rozpoznaniu w dniach 10 listopada 2017, 14 grudnia 2017, 29 stycznia 2018 i 25 lutego 2019 we Włodawie na rozprawie przy udziale oskarżyciela publicznego, przedstawiciela komendanta powiatowego policji we Włodawie sprawy Jerzego Walczuka, urodzonego obwinionego o to, że w dniu 15 września 2016 roku w Woli Uchruskiej województwa lubelskiego przywłaszczył tuszę dzika o wadze 62 kg i wartości 325,50 zł na szkodę koła łowieckiego numer
86 szpak w woli uchruskiej, to jest to czyn z artykułu 119, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń. W punkcie pierwszym obwinionego Jerzego Walczuka uniewinnia od dokonania zarzucanego mu czynu. W punkcie drugim na podstawie artykułu 119, paragraf 2, punkt 1 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Czy to jest zrozumiałe dla Pana? Tak. Proszę spocząć krótkie uzasadnienie. Na pewno dłuższe będzie w formie pisemnej, ale w dniu dzisiejszym należy choć kilka słów wyjaśnienia, dlaczego taka treść wyroku. Ze stanu faktycznego nie ulegają wątpliwości następujące okoliczności. 15 września 2016 pan obwiniony był na polowaniu, ustrzelił dzika. Nie zastawszy nikogo w chłodni, skontaktował się telefonicznie z panem Barczukiem, aby ustalić, czy ten ustrzelony dzik będzie mógł być przez niego dla celów osobistych pozyskany, i uzyskał na to zgodę. Po opisie i po wstępnym szacowaniu, niestety nie w formie metrycznej, tylko o oględzinach, ustalono, że tusza ta waży 40 kg i przy przyjęciu cen właściwych dla tego typu towarów ustalono, że wpłata za nią ma wynosić 168 zł. I tak jej wpłaty w dniu 21 września 2016 roku pan Jerzy Walczuk dokonał. Jednakowoż 8 listopada 2016 kwota ta została mu zwrócona. Pan Walczuk został oskarżony o, przepraszam za kolokwializm, skusowanie tego dzika. Zarzut ten się nie ostał i postanowieniem z 19 maja 2017 roku doszło do umorzenia dochodzenia w sprawie bezprawnego wejścia w posiadanie pozyskanej tuszy dzika, czyli zarzut kłusownictwa odpadł. Pozostał zarzut bezprawnego przywłaszczenia tuszy dzika pochodzącego właśnie z odstrzału w dniu 15 września 2016 roku, i tutaj sąd stwierdza z całą pewnością. Zarzuca się obwinionemu, że dokonał z całą pewnością umyślnego wykroczenia przeciwko mieniu. A jakiej natury miałaby być to umyślność, skoro pan zapłaci za tego dzika? I jest na to materialny dowód i oskarżyciel posiłkowy okoliczności tej nie zaprzeczył. Fakt, że zwrócił za 2 miesiące pieniądze, nie przesądza, że czyn jest co najmniej wątpliwe, żeby miał charakter czynu karalnego. Taka postawa koła łowieckiego, zwrot tych pieniędzy, zdaniem sądu przesądza o tym, że o żadnej umyślności mowy być nie może i pan nie działał z zamiarem przywłaszczenia tej tuszy. Ustalone i bezsporne fakty, zdaniem sądu, w tym składzie przemawiają przeciwko dokonaniu przez pana tego czynu. W związku z tym, że są wątpliwości co do pana winy. Takowe wątpliwości podjęłam po lekturze akt i przeprowadzeniu postępowania w pewnej części. Na podstawie artykułu 5, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego, do którego wolno sądowi sięgnąć w oparciu o treść artykułu 8 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia, kiedy są nie dające się usunąć wątpliwości, sąd ma obowiązek zinterpretować je na korzyść obwinionego w tej sytuacji, obwinionego. Dlatego wyrok w moim przekonaniu może być tylko jeden, czyli uniewinniający. Wyrok ten, kończąc już uzasadnienie, jest nieprawomocny. Służy od niego prawo wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Lublinie. W ciągu 7 dni od dzisiaj zainteresowani, którzy są stronami tego postępowania, mają prawo złożyć pisemny wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem, a otrzymawszy te dokumenty mają 7 dni na wniesienie apelacji za pośrednictwem Sądu Rejonowego we Włodawie. Jeżeli zainteresowani chcą skarżyć ten wyrok, ale nie chcą uzasadnienia,
Termin do wniesienia apelacji wynosi również dni 7 i liczy się również od dnia dzisiejszego. Czy wszystko, co sąd powiedział, jest dla Pana zrozumiałe? Tak. Dziękuję bardzo, to wszystko. Kończymy. Dziękuję.